Cześć! W tym filmie pokażę, jak utworzyć stronę kategorii bloga i dodać ją do menu w WordPressie. Jeśli chcielibyśmy na naszym blogu utworzyć dla każdej kategorii osobną podstronę, na której będą wyświetlane wpisy przypisane do danej kategorii, no to tak naprawdę nie musimy nic robić, ponieważ WordPress automatycznie generuje nam strony kategorii z kategorii dodanych tutaj w panelu admina. Jak utworzymy nową kategorię, no to po prostu automatycznie utworzona zostaje taka strona listująca wpisy przypisane do danej kategorii. I aby taką stronę podejrzeć, możemy, czasem to zależy od motywu, ale w większości motywów gdzieś tam przy wpisie mamy podlinkowaną kategorię, do której ten wpis należy i wtedy po kliknięciu w ten link przeniesie nas na stronę kategorii właśnie, która listuje wpisy przypisane do tej kategorii. Jeśli nie umiemy znaleźć takiego wpisu, no to taka strona znajduje się zawsze pod domyślnym adresem nasza witryna / kategorii / nazwa tej kategorii. I teraz jeżeli chcielibyśmy zmienić tutaj tą nazwę kategorii na przykład na po polsku, żeby było kategoria, no to możemy to zrobić, jak wejdziemy tutaj w ustawienia, bezpośrednie odnośniki i tutaj po zjechaniu w dół do sekcji alias kategorii możemy wpisać właśnie tą nową nazwę. Kategoria. Może tutaj być oczywiście dowolna nazwa, taka jaka nam pasuje akurat, to możemy sobie ją tutaj wpisać. No i teraz jak wrócimy do naszego bloga i jeszcze raz klikniemy tutaj na tą kategorię podróże, no to już widzimy, że nasz URL już zawiera słowo kategoria / podróże, czyli nazwa tej kategorii. No i tutaj dla każdej kategorii, którą dodaliśmy właśnie tutaj w tej zakładce wpisy, no utworzyły się takie strony i możemy sobie skopiować po prostu tutaj z tej uproszczonej nazwy tą nazwę i za kategoria / wpisujemy tą nazwę kategorii, no i przeniesie nas teraz na stronę kategorii wnętrza. Także w taki sposób tutaj to jest tworzone. Nie polecam jakby samodzielnego tworzenia sobie stron tutaj w tej zakładce strony dodaj nową z nowymi kategoriami. Czasem jest to spotykane, że moglibyśmy chcieć tutaj dodać sobie na przykład nową podstronę i tam na przykład w jakimś Elementorze sobie dodać jakiś moduł z listą wpisów, które są przypisane do danej kategorii, tylko tego typu sposób na tworzenie strony kategorii ma jeden minus. Po pierwsze, taki, że za każdym razem, gdy dodamy nową kategorię, będziemy musieli pamiętać, żeby sobie dodać osobną tą stronę, dodać te moduły w tych Elementorach, czy w Visual Composerze, czy w Divi i takie coś opublikować i dopiero wtedy będziemy mieli tą stronę z wylistowanymi wpisami. A trzeba pamiętać o tym, że WordPress tak czy siak nam tworzy automatycznie te strony właśnie, które znajdują się pod tą domyślną taką URL-em. Więc to jest niepotrzebne tworzenie, jakby dublowanie tych podstron kategorii, jeśli dodawalibyśmy to poprzez strony. Więc tutaj nie polecam robienia tego w taki sposób. Raczej polecam, aby trzymać się właśnie tych automatycznie wygenerowanych podstron dla kategorii. No, te strony nam się automatycznie tworzą, ale one nam się automatycznie nie dodają do menu. Jeśli chcemy dodać do menu sobie takie kategorie, musimy po prostu dodać je w menu, czyli wchodzimy do wygląd, menu. I tutaj po lewej stronie, w tym panelu, powinniśmy znaleźć taki panel kategorie. Jeśli nie widzimy tego panelu, no to musimy tutaj w opcji ekranu zaznaczyć, bo prawdopodobnie wtedy będziemy mieć odznaczone tutaj te kategorie, także musimy je zaznaczyć i wtedy one nam się tutaj pojawią, pojawi nam się ten panel i po otwarciu widzimy, że mamy te kategorie, które sobie wcześniej utworzyliśmy. Musimy mieć do nich też przypisane jakieś wpisy, żeby te strony po prostu nie były puste. No i dodajemy je do menu, no i teraz możemy sobie je układać, możemy te kategorie dać po prostu na tym głównym menu, możemy je dodać jako podstrony do naszego bloga, także to już zależy to od nas, jak my sobie to ustawimy. I teraz jak przejdziemy, odświeżymy tą naszą stronę, no to zobaczymy, że właśnie w naszym menu mamy już dostępne bezpośrednio czy podróże, czy te pozostałe kategorie tutaj jako podstrony do bloga mamy dodane i możemy sobie je przeklikiwać. Także w taki sposób byśmy to dodawali. Jeśli chcielibyśmy zmienić wygląd tej strony kategoria, no to tutaj czasem sprawy mogą się troszkę skomplikować, ponieważ wygląd tej strony kategorii, tego archiwum kategorii, zależy od motywu. Tak naprawdę to motyw nam nadaje tutaj styl dla tych podstron.
No i teraz wszystko zależy od tego, czy motyw udostępnia nam jakieś opcje modyfikacji tego wyglądu. W takich prostych motywach, tak jak tutaj ja mam 2021, ten domyślny motyw, czy jakieś takie prościutkie, jeżeli będziemy mieli motywy z repozytorium WordPressa, no to często jest taka sytuacja, że niestety nie będzie za bardzo możliwości zmiany tutaj tego wyglądu. No i będziemy musieli po prostu wyedytować to sami poprzez HTML, CSS, czyli założenie nowego child theme'a i po prostu tam wyedytowanie kodu tych podstron. No co może być kłopotliwe, jeżeli nie za bardzo umiemy kodować, czy znamy się właśnie na takich bardziej technicznych sprawach. Także wtedy no, będziemy musieli ewentualnie zmienić sobie motyw lub wybrać motyw taki, który te strony właśnie archiwów kategorii ma takie, jakie nam się podobają. No to jest taki sposób, żeby po prostu od razu wybrać sobie taki motyw, który nam się podobają te strony i wtedy nie będziemy musieli nic zmieniać, albo wybrać motyw, który ma dużo opcji. Ja tutaj na przykład do tego motywu 2021 dodałam sobie taką wtyczkę 20, która jest dedykowana dla tego motywu 2021. I ona mi dodaje tutaj dodatkowe opcje, których ten motyw sam z siebie nie posiada. I wtedy, tak samo jak niektóre motywy mogą posiadać bez żadnych dodatkowych wtyczek właśnie różne takie opcje. No i jeżeli chcemy sobie znaleźć te opcje, no to wchodzimy w wygląd dostosuj. I tutaj musimy po prostu odnaleźć jakąś opcję, gdzie możemy wyedytować. Tutaj warto sobie też zmienić od razu ten podgląd na stronę tej kategorii, żebyśmy mogli od razu widzieć na podglądzie. No i teraz szukamy tutaj w tych ustawieniach gdzieś jakieś opcje. Czasem trzeba będzie przeklikać wszystkie. Ja tutaj sobie wybieram 20 options. Bardzo często będzie tak, że jakiś motyw ma jakąś tam nazwę i ma options i tutaj po prostu musimy kliknąć i zobaczymy po prostu wszystkie ustawienia, które są możliwe do ustawienia tutaj właśnie w danym motywie. No i szukamy sobie jakieś zakładki blog, ewentualnie archiwum kategorii, coś takiego. To tutaj znajdziemy jakieś ustawienia. No i u siebie ja tutaj posiadam na przykład możliwość zmiany z tego układu z grid, czyli takiego kolumnowego układu na stack, czyli jeden po drugim. No ja raczej tutaj wolę grid. Mogę zmieniać parę rzeczy, jakieś zmienić na przykład z tego obramowania na jakiś tam cień, tak, jakieś liczbę kolumn, no różne tu są ustawienia. Akurat tutaj ten nasz motyw 2021 razem z tą wtyczką 20 daje parę możliwości, także mogę sobie tu pozmieniać i dzięki temu mogę to dostosować, więc po prostu trzeba tego szukać, tych ustawień gdzieś tutaj właśnie w tej personalizacji. Jeżeli by tutaj nie było żadnych takich ustawień, gdzie można by edytować właśnie tą stronę kategorii, no to jeszcze jest jedno miejsce, gdzie możemy tego szukać, to znaczy tutaj w panelu admina. Gdzieś na tym menu możemy mieć na przykład nazwę naszego motywu i to szczególnie dotyczy motywów, które pochodzą z Team Forest. One często mają takie osobne panele do ustawień i one są właśnie dostępne nie tu z poziomu dostosuj, tylko z poziomu jakiejś osobnej zakładki o nazwie, przeważnie właśnie jakiś motyw, nazwa tego motywu i ustawienia, czyli settings, coś takiego. No to tam też możemy szukać w tych ustawieniach właśnie czy w jakiejś sekcji typu blog, archiwum kategorii, coś takiego i tam to znajdziemy. Jeśli nie ma takich ustawień, jeśli w tej naszej opcji dostosuj nie znajdziemy żadnych ustawień, to znaczy, że ten motyw nie ma prawdopodobnie żadnych ustawień, gdzie moglibyśmy to zmienić. No i jedynym sposobem wtedy na ustawienie sobie zmianę tutaj tej treści to jest utworzenie właśnie motywu potomnego i zmianę kodu, no albo po prostu będziemy musieli zmienić motyw. Także warto właśnie oglądać sobie, szczególnie jeżeli mamy bloga i chcemy właśnie dodawać te różne strony kategorii do naszego menu, no to raczej polecałabym poszukanie sobie motywu, który nam odpowiada pod względem wizualnym, już właśnie jeśli chodzi o te strony właśnie kategorii czy strony blogowe. Także to tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeśli tak.